Także oficjalnie dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marta Goluch i mam zaszczyt powitać Państwa poświątecznie na 5 dni przed tym, jak pójdziemy do lokali wyborczych, by wybrać swoich przedstawicieli do rad miejskich lub gmin, powiatów i sejmików województwa. Dziś spotykamy się w Kartuzach, ponieważ lokalne portale i gazety Ekspres Kaszubski, Skaszub Info, Kurier Kaszubski oraz Kartuzy Info zaprosiły do merytorycznej rozmowy kandydatów na urząd burmistrza gminy. Spróbujemy więc poznać ich plany i propozycje na najbliższą kadencję, a także dowiedzieć się nieco więcej o nich samych. O gminie Kartuzy i jej przyszłości dyskutować będą Andrzej Bystroń, Andrzej Dawidowski, Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Jacek Richert. Zanim rozpoczniemy debatę, przypomnę zasady, które będą obowiązywały, a na które zgodziły się sztaby wyborcze kandydatów. Debata została podzielona na trzy części. Pytanie od dziennikarzy, pytanie do kontrkandydata oraz pytanie od publiczności. I tutaj informacja dla osób, które w części trzeciej chciałyby zadać pytania. Jeszcze istnieje taka możliwość, ale już słyszałam, że Państwo tutaj licznie zgromadzili pytanie do wszystkich kandydatów. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, proszę się zgłosić do Pani, która przy stoliczku tam jest. I można jeszcze pytania w odpowiednim kolorze do nazwiska kandydata takie pytanie skierować. Kandydaci mają określony czas na udzielenie odpowiedzi oraz na zadawanie pytań. W części drugiej będzie też czas na krótką ripostę. Na koniec każdy z kandydatów będzie miał czas na krótkie podsumowanie. I jeszcze ważna prośba do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Sztaby wyborcze mogą eksponować swoje materiały, ale w sposób, który nie będzie utrudniał debaty. Liczymy więc na uszanowanie tej zasady. Na koniec pragnę Państwa poinformować o rejestrowaniu i transmitowaniu naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, myślę, że możemy zaczynać. Na początek poznajmy lepiej kandydatów. Oto krótkie informacje na ich temat przygotowane przez poszczególne sztaby. Andrzej Bystroń, mieszkaniec gminy Kartuzy, wykształcenie wyższe, posiadający bogate doświadczenie w pracy samorządowej, w poprzedniej kadencji radny Rady Miejskiej w Kartuzach. Obecnie radny Rady Powiatu Kartuskiego, szef Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Jest człowiekiem znającym i rozumiejącym problemy zwykłych ludzi. Człowiek uczciwy, zawsze prawdomówny, niezwykle zaangażowany w sprawy mieszkańców. Jeden z najbardziej aktywnych radnych, inicjator bezpośredniego połączenia Kaszub z lotniskiem. Samorządowiec, nie polityk, prywatnie żonaty, ojciec czworga dzieci. Miłośnik zwierząt, szczególnie psów. Andrzej Dawidowski, lat 41, żonaty od prawie 20. Ojciec dwójki dzieci. Wykształcenie wyższe. Obecnie zajmowane stanowisko to kierownik placówki terenowej KRUS w Kartuzach. W samorządzie od dwóch kadencji obecnie przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach. Jak o sobie mówi, nigdy nie byłem i nie jestem człowiekiem żadnej partii politycznej. Do wyborów stanąłem po to, aby objąć stanowisko burmistrza Kartuz, a nie w celu popierania innych kandydatur na to stanowisko. Mieczysław Grzegorz Gołuński to rodowity kartuzianin, szczęśliwy mąż i ojciec trzech synów oraz dwóch córek. Magister politologii i zarządzania w administracji publicznej, który brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Kartuzach, a następnie wspierał tworzenie samorządów oraz dbał o rozwój samorządu gminy Kartuzy poprzez sprawowanie funkcji burmistrza, zastępcy burmistrza i radnego Rady Miejskiej. To doświadczony włodarz, który wykazuje się niezwykłą skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, za co gmina Kartuzy została wyróżniona i nagrodzona ogólnopolskim tytułem Sukces Infrastrukturalny kadencji 2019-2024. Dzięki pozyskaniu rekordowej kwoty 155 milionów złotych na jeziora, oświatę, kanalizację, drogi i inne przestrzenie publiczne, a ostatnio za pionierski projekt rekultywacji jezior prestiżową nagrodą Zielona Inwestycja na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej, przyznaną przez redakcję Rzeczpospolitej.
Burmistrz Gołuński ceni sobie kontakt z ludźmi i jest głęboko zaangażowany w sprawy lokalne, co czyni go burmistrzem bliskim mieszkańcom, a jego postawa, wolna od uprzedzeń i otwartość na różnorodność, nie tylko kulturową, świadczy o braku skłonności do kategoryzowania ludzi, co, jak często się w naszej gminie przejawiało, nie u wszystkich jest oczywiste. Wspierając prawa kobiet i dialog między różnymi środowiskami politycznymi, Gołuński pokazuje, że jest liderem zdolnym do jednoczenia społeczności dla dobra całej gminy. Jacek Richert, kandydat na burmistrza Kartuz, ma 53 lata. Urodził się w Kartuzach, żonaty. Mieszka w Kiełpinie od 22 lat, wcześniej mieszkał 7 lat w Kartuzach. Jest absolwentem Technikum Leśnego w Tucholi i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zawodowo jest związany z nadleśnictwem Kartuzy. Prowadził gospodarstwo szkółkarskie w Kiełpinie przez 28 lat, a od zeszłego roku kieruje gospodarstwem nasiennym. Jako leśniczy prowadzi też nadzór nad lasami prywatnymi, między innymi w gminie Kartuzy. W samorządzie działa od 2018 roku jako radny Rady Miejskiej w Kartuzach, w której od 2022 roku jest wiceprzewodniczącym. Wiemy już, kto stara się o sprawowanie funkcji burmistrza gminy Kartuzy. Czas zatem na pierwsze pytania. W tej części kandydaci odpowiadają na pytania przygotowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przez trzy redakcje. I teraz będę prosiła panów o wylosowanie kolejności odpowiadania na pytania. W tej rundzie zacznę, że tak powiem, od tej strony, także proszę czynić honory, panie Andrzeju, i losować. Drugi pan Andrzej również losuje, pan Mieczysław Grzegorz Gołuński i pan Jacek Richert. Proszę pokazać numerki, kto pierwszy. Mamy kolejność. Pan Andrzej Dawidowski jako pierwszy, pan Mieczysław Grzegorz Gołuński jako drugi, pan Jacek Richert jako trzeci, proszę panów o numerki. I pan Andrzej Bystron jako ostatni w tej rundzie. Dziękuję pięknie. Dodam jeszcze, że jeśli będą potrzebowali panowie, by powtórzyć treść pytania, jest to oczywiście możliwe. W razie konieczności proszę o zwrócenie się do mnie z taką prośbą, a ja powtórzę pytanie. Czas na udzielenie odpowiedzi w tej rundzie wynosi 2 minuty. Pierwsze pytanie będzie pytaniem od redakcji Ekspresu Kaszubskiego. Jako pierwszy odpowiada pan Andrzej Dawidowski, dobrze pamiętam. Proszę jeszcze sprawdzić, czy działa mikrofon. Czy możemy prosić tutaj? Raz, jeden. Raz. Jeden, jeden, proszę bardzo. Jeden. Dobrze. Najpierw odczytam pytanie, później powiem, że zaczynamy odliczanie i wtedy pan będzie miał swój czas. Pytanie od Ekspresu Kaszubskiego. W jaki sposób gmina Kartuzy powinna wykorzystać najbliższe lata, sięgając po środki zewnętrzne i dostępne możliwości technologiczne, by poprawić swoją niezależność energetyczną? Zegar, czas start. W mojej ocenie gmina Kartuzy od 10 lat mogła korzystać ze środków unijnych, żeby powstały instalacje fotowoltaiczne. Mamy teren po byłym śmietnisku, po rekultywacji. Jest to teren, który mógłby być i zarabiać od dłuższego czasu, tak, na fotowoltaice. Duży teren, przyległy przy mieście, moglibyśmy z tego korzystać. No nie skorzystaliśmy. To jest czas na to, żeby po prostu takie projekty pisać, z tego korzystać. Oczywiście, jeżeli chodzi o drogi, to jest też no, druga ważna rzecz. No trzeba po prostu inwestować w drogi, w oświetlenia, tego ludzie oczekują, tak. Kolejna zapomniana część to jest część kanalizacji, tak? No, wydaje mi się, że tutaj z rozdania unijnego będzie ciężko pozyskać dodatkowe środki na kanalizację, dlatego nam to ciężko po prostu wychodzi w tej gminie. Widzimy Brodnica Zagórna niewykonana, rejon Mierechowski również niedotknięty. No, troszkę staliśmy się za ściankiem, no ale jest okazja pozyskać takie środki i iść w tym kierunku. Także na pewno kanalizacja, drogi, panele fotowoltaiczne, to powinno być na porządku dziennym, tak? Wszystkie oświatowe budynki powinny być pokryte fotowoltaiką,
co też no nie mamy niestety. To wszystko jest przed nami do zrobienia, także tak uważam, że gmina Kartuzy powinna iść właśnie w tym kierunku. Kolejną rzeczą, której też nie mamy, nawet na terenie miasta, ładowarek elektrycznych, takich szybko ładujących, tak? Pierwszą ładowarką, która najbliższa jest w gminie Kartuzy, to jest ładowarka w Żukowie. Słuchajcie mnie? Bądź w Koszałkowie na Bieżycy, tak? Wydaje mi się, że to z duchem czasu po prostu nie nadążamy, także trzeba tutaj spojrzenia młodszej osoby i taką osobą na pewno jestem, która patrzy Koniec po prostu do przodu. Czasu. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Następną odpowiadającą osobą, jeżeli się nie mylę, jest pan Mieczysław Gołuński. Czy życzy sobie pan, żeby przypomnieć pytanie? Jeżeli można, to proszę bardzo, ponieważ tematów wruszono tutaj bardzo wiele, ale myślę, że pamiętam, że dotyczyło o energetykę. To ja przypomnę. Zaraz będzie miał pan czas na odpowiedź. Pytanie od Ekspresu Kaszubskiego. W jaki sposób gmina Kartuzy powinna wykorzystać najbliższe lata, sięgając po środki zewnętrzne i dostępne możliwości technologiczne, by poprawić swoją niezależność energetyczną? Czas start. To oczywiście od bardzo wielu lat zadanie, które już jest realizowane w gminie w Kartuzach. Jak wiedzą Państwo, na terenie byłego wysypiska śmieci planujemy stworzenie tam dużej fermy energetycznej, ale wymaga to oczywiście czasu, ponieważ w tej chwili robimy wszystkie badania, które już od lat są realizowane, aby móc przejąć ten teren i zdjąć z niego tak zwaną gwarancję ochrony środowiska, która funkcjonowała przez 30 lat. Żeby to zrobić, musimy mieć ku temu stosowne dokumenty i to robimy już od kilku lat. Pozyskaliśmy już również kilka milionów na budowę właśnie energetycznych zasileń paneli fotowoltaicznych, szczególnie na terenie naszych szkół. I to się dzieje, bo kilka milionów środków finansowych zostało już nam przyznane i będziemy realizować. Znając nasze możliwości i sprawność w pozyskiwaniu środków unijnych, na pewno tam, gdzie tylko będzie to możliwe, gmina Kartuzy sięgnie po takie środki, aby rzeczywiście jak najwięcej tej energetyki było. Ważnym elementem również jest to, bo to trzeba też również mieć tą świadomość, że niestety energetyka polska nie jest w stanie przyjąć nadmiaru energii, który jest skumulowany i będzie skumulowany nawet przez gminę Kartuzy. Dlatego w dużej mierze będzie nam zależało na tym, żeby w pierwszym momencie wykorzystać energię elektryczną wyprodukowaną dla potrzeb własnych miasta, czyli i szkół na terenie naszych, których będziemy realizowali te wszystkie panele fotowoltaiczne. To oczywiście jest przed nami bardzo ważne zadanie i tutaj na pewno z tego skorzystamy. Te kilka milionów, które już otrzymaliśmy, jest początkiem właśnie tworzenia nowej wizji zapasu i bazy energetycznej dla naszego miasta i gminy. Dziękuję, koniec czasu. Jako trzeci odpowiada pan Jacek Richert. Jest potrzeba przypomnienia pytania? Nie, dobrze. To w takim razie proszę o uruchomienie zegaru. 2 minuty. Halo? Słychać? Ja nie słyszę tego. Co do energetyki i przyszłości Kartuz, gminy naszej, ja w swoim programie wyborczym nawet wskazałem modernizację i przebudowę naszej ciepłowni kartuskiej. I tutaj widziałbym przebudowanie jej na elektrociepłownię. W tej chwili inne gminy, mówię na przykład o Kościerzynie, mają taki system, gdzie można bioodpady spalać, gazować i one są przetwarzane na energię elektryczną. No, wykorzystanie środków, które się pojawią, też trzeba będzie przeznaczyć na wspieranie fotowoltaiki, wymiany pieców węglowych, tutaj wspieranie montażu pomp
ciepła. No, a wracając do tej modernizacji ciepłowni, no, ważny temat jest taki, że przy rozbudowie trzeba było połączyć ją na większy teren gminy. Nie tylko kilka osiedli, ale tam, gdzie by się dało, no, rozszerzyć ją, tą instalację na pozostałe ulice, nawet chyba na budynek Urzędu Miejskiego nie jest do niej podłączony. No i przede wszystkim ważna sprawa, żeby ograniczyć emisję. Koniec czasu. Dziękujemy bardzo za udzielenie odpowiedzi. I jako ostatni kandydat na burmistrza Kartuz na pytanie od Ekspresu Kaszubskiego odpowiada pan Andrzej Bystron. Te tematy, chwila. Dobra, ruszyliśmy zegar, proszę. Te tematy, które państwo poruszają, to jest jakby oczywista sprawa. Fotowoltaika wiemy, że jest niestabilna. Wiemy o tym, że musimy myśleć perspektywicznie. Dla mnie, uważam, jest potrzeba biogazowni. My nasze śmieci wywozimy, właściwie od nas je wywożą, za to jeszcze ciężkie pieniądze płacimy. Uważam, że powinno być miejsce wyznaczone na gromadzenie tych degradalnych odpadów i sami byśmy je przetwarzali i w ten sposób mieli energię. Nie oddawali tego na szadułki, gdzie taka energia się odzyskuje, tylko tutaj sami w gospodarny sposób uzyskiwali energię. Nie tylko gaz, ale z gazu również energię taką potrzebną do ciepła, wytworzenia ciepła. Następnym elementem, myślę, jest geotermalność. Każdy z nas wie, że pod naszym spodem mamy niewyczerpalne źródła energii. Nie wiem, badania nie są prowadzone, jeżeli chodzi o ten teren kartuski, ale pewnie kilkaset metrów pod nami, to dochodzi o kilometry, jest energia, którą można czerpać i tu po to bym sięgał. I na te, wiem, środki są. Fotowoltaika jest niestabilna. Uważam, że powinniśmy iść o krok do przodu i takie byłyby moje plany i mojego komitetu Głos Mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę o zatrzymanie zegaru. W takim razie, zanim odczytam państwu pytanie drugie od redakcji z Kaszub Info, przejdziemy znowuż do losowania kolejności odpowiedzi na to pytanie. Tym razem zacznę od pana Andrzeja Dawidowskiego. Proszę o wylosowanie numerka. I pan Andrzej Bystron. Tym razem pan Andrzej Dawidowski jako... Ostatni pan Andrzej Bystron jako pierwszy, pan Mieczysław Grzegorz Gołuński drugi i pan Jacek Richard trzeci. Proszę o odłożenie numerków z powrotem do koszyczka. Dziękuję bardzo. Pytanie drugie od Andrzeja Baranowskiego, redaktora naczelnego portalu z Kaszub Info. W gminie Kartuzy działają placówki oświatowe, jak również kulturalne. Jedną z nich jest Kartuskie Centrum Kultury, w którym odbywa się dzisiejsza debata. Jak oceniłby pan sposób, w jaki są one zarządzane oraz czy jest to kwestia, której należy się przyjrzeć w nowej kadencji? Jako pierwszy odpowiada pan Andrzej Bystron. Ma pan 2 minuty. Centrum, w którym się znajdujemy, wszyscy nazywamy dzisiaj już potocznie kinem, no ma obłożenie, dzieje się dużo, są sale wykorzystywane. Generalnie bardziej bym się przyjrzał naborowi do tych różnych kółek zainteresowań, czy kolonie, które mają tutaj miejsce zimowe, że nabór trwa niekiedy kilka minut, a właściwie już jest zakończony, bo młodzieży jest tyle takich chętnych i rodziców, którzy by chcieli, aby ich dzieci i pociechy korzystały. Bardziej bym nacisk nałożył na możliwości poszerzenia tego liczbowo. Nie tylko grupy 60-osobowe, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to i 90-osobowe, może nie grupy, tylko że łącznie tej młodzieży byłoby, że tak powiem, objętym tą edukacją, tych kółka zainteresowań. Jeżeli chodzi o sposób zarządzania, na ten moment nie mogę, że tak powiem, ani powiedzieć, jak to mówi, plusów dodatnich i plusów ujemnych, jeżeli chodzi o
powiedział panią dyrektor, ale uważam, że zawsze nadzór musi być. Nad każdą placówką nadzór musi być, nad każdą inwestycją nadzór musi być. Tu tego nadzoru nam brakuje. Gdy będę burmistrzem, ten nadzór będzie wzmożony. Każda wydana pieniądze publiczne będę analizował i nie będę ich trwonił na jakieś, że tak powiem, wydarzenia, które nie za bardzo może mają zainteresowanie. Dziękuję bardzo. Prosimy o zatrzymanie zegara. Dziękujemy bardzo. I jako drugi na to pytanie odpowie aktualny burmistrz Kartuz, pan Mieczysław Grzegorz Gołuński. Proszę o uruchomienie zegara. Jest. Cieszę się, że to pytanie tutaj zostało podane. Jesteśmy w wyjątkowej sali. Niektórzy z państwa może są po raz pierwszy. Rzeczywiście sala robi wrażenie i jest naprawdę pięknym wizerunkiem naszego miasta. To jest sala widowiskowo-kinowa. Kino jest elementem jak gdyby tej sali. Tutaj odbywają się wszystkie główne wydarzenia naszego miasta. Tutaj również odwiedzają nas teatry, sztuki, kabarety. To wszystko jest dla naszych mieszkańców tak, aby stworzyć tak dogodną bazę właśnie zagospodarowania tego Centrum Kultury, aby niekoniecznie jeździć do Trójmiasta. To tutaj powinno być Centrum Kulturalne Powiatu Kartuskiego i tym powinniśmy być dumni. Oczywiście chciałbym, abyśmy uregulowali sprawy własnościowe tego obiektu, bo to jest bardzo ważne, żeby móc inwestować jeszcze więcej i rozbudowywać ten obiekt. Chcielibyśmy jako miasto być tego właścicielem, a na dzień dzisiejszy jesteśmy tylko użytkownikiem. Oczywiście ogromna ilość sekcji, które tutaj funkcjonują, świadczy o tym, że dobrze jest zarządzany obiekt tego Centrum Kartuskiego, Centrum Kultury. Oczywiście wiele tematów jest, które są dodatkowo realizowane przez Centrum Kultury, różne sekcje, które w tej chwili nawet już nie mieszczą się tutaj, a wykorzystujemy Kaszubski Dwór i inne miejsca, żeby ewentualnie móc realizować swoje zadania. Ale też chciałbym powiedzieć, że to miejsce wyjątkowo się zmieniło i to, o czym wielokrotnie powtarzałem. Mamy tylu wspaniałych wykonawców, o czym wszystkie te ważniejsze uroczystości, które są organizowane, są wykonywane przez artystów miejscowych. Mamy naprawdę wspaniały potencjał, który powinniśmy wykorzystać, aby chwalić się naszymi mieszkańcami, chórami, tymi, którzy tutaj powstają przy Centrum Kultury, tworzą i pracują dla tego miasta. Czy również film, który został nagrany przez Kartuzy, to też o tym świadczy. Koniec czasu. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Kolejny kandydat, który odpowie na to pytanie, to pan Jacek Richard. Uruchamiamy zegar. Proszę o odpowiedź. Uważam, że centrum działa w sposób właściwy, aczkolwiek gama i rozszerzenie działalności mogłaby być większa. Mówię tu o na przykład różnych działaniach dla młodzieży, zwłaszcza, bo wiem, że tu jakieś są prowadzone zajęcia szachowe, no na pewno by tutaj mogły się znaleźć inne zajęcia. No i ta sala kinowa, no to jest zaszczyt, że w ogóle mamy taką w Kartuzach. Nie musimy, tak jak tutaj przedmówca mówił, jeździć do Trójmiasta po to. Kiedyś przecież w Kartuzach mieliśmy kino. No, ja bym się tylko obawiał tego, że tutaj za chwilę będzie za mało miejsca na różne wydarzenia, pomysły, bo mamy tutaj do zagospodarowania między innymi ten budynek na 3 maja, gdzie tam można byłoby część takich zajęć przenieść też dla organizacji pozarządowych, które by chciały w dziedzinie kultury się rozwijać. No, ja tylko powiem, że do tej pory, co tutaj bywałem i obserwuję to miejsce, dla mnie jest prowadzone profesjonalnie. Tutaj co chwilę też są kierowane do mieszkańców różne formy kulturalne, no, związane z organizacją czy występów, czy festiwali, czy różnych kulturalnych wydarzeń takich
w gminie, nie tylko tutaj w tym miejscu. Także z całym szacunkiem. Koniec czasu. Dziękujemy bardzo. I jako ostatni na to pytanie odpowie pan Andrzej Dawidowski. Proszę o uruchomienie zegara. Zaczynamy. Tak, jeżeli chodzi o Kartuskie Centrum Kultury, wydaje mi się, że funkcjonuje to dosyć dobrze, tak? Przeobraziło się w ostatnim okresie, jak widzimy, w kino. Odbywają się spektakle, kabarety. To są wszystko rzeczy na plus dla naszych mieszkańców. Tylko nie chciałbym, żeby jakby pozostałe funkcje utraciły tutaj, tak? Bo jakby większą funkcję teraz widzimy tutaj kina i tych spektakli. To jest na plus dla dorosłych osób, tak? Ale dla młodzieży jakby ta oferta Kartus, jako Kartus jest skromna mimo wszystko i tu na pewno optowałbym za tym, żeby dla tej młodzieży dalej ta przestrzeń była, żeby odbywały się tutaj różne koła zainteresowań, tańce, nie tańce, tak jak dotychczas. Tylko o to chodziłoby mi, żeby po prostu nie stało się to też takim miejscem komercyjnym, że chcesz salę, musisz zapłacić ileś tysięcy. To miejsce ma służyć mieszkańcom, tak? Wydaje mi się też, jesteśmy miastem powiatowym i uważam, że jak najbardziej przy Kartuskim Centrum Kultury powinno być miejsce dla naszych lokalnych mediów. Takie miejsce, gdzie chce któryś z redaktorów nagrać jakiś wywiad, tak? To jest to miejsce. Jesteśmy miastem powiatowym, powinniśmy trzymać fason i poziom, dlatego tu optowałbym, żeby po prostu dołożyć też taką funkcję, tak? Co jeszcze chciałbym tu dołożyć, jeżeli chodzi o wydarzenia takie pod chmurką, tak? Brakuje mi troszkę takich imprez typu stricte motoryzacyjnych, typu klasówka, które jakieś zazdroszczę Stężycy. Brakuje mi też takiej imprezy pod chmurką, że tak powiem, dla naszych pupili, na zasadzie jakiejś wystawy naszych zwyczajnie psiaków. Takie rzeczy też mi brakuje tej przeorganizacji, a pozostałe rzeczy jak najbardziej na plus. Jak będę burmistrzem, to będę wiedział pewnie więcej rzeczy i bliżej się przyjrzę tu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie za odpowiedź. I zanim przejdę do ostatniego pytania w tej rundzie od kuriera Kaszubskiego, znowuż wylosujemy kolejność odpowiadania na to pytanie. Tym razem zacznę od pana Mieczysława Gołyńskiego. Proszę o wylosowanie. Pan Jacek Richert. Pan Andrzej Bystron i pan Andrzej Dawidowski. Proszę o odsłonięcie numerków. Jako pierwszy odpowiada pan Jacek Richert, później Andrzej Bystron, później Mieczysław Gołuński i na końcu Andrzej Dawidowski. Proszę panów o z powrotem wrzucenie tutaj tych numerków. I zaczynamy od pana Jacka Richerta, a pytanie od kuriera Kaszubskiego brzmi: jak chciałby pan wykorzystać dopiero co oczyszczone Kartuskie jeziora w budowaniu potencjału wypoczynkowo-turystycznego miasta? Ma pan 2 minuty. Proszę o uruchomienie zegara. Turystyka jest bardzo ważnym tematem w rozwoju naszej gminy. 40% mieszkańców deklaruje chęć rozwoju w kierunku turystycznym. Te jeziora stworzą właśnie warunki do tego, że ta turystyka będzie mogła być rozwijana, gdzie można będzie oprócz turystyki również rozwijać agroturystykę, ekoturystykę. Powiem krótko, że turystyka w gminie Kartuzy otworzyłaby tutaj nam drogę do, jako miejsce wypadowe i noclegowe, do w kierunku Trójmiasta i całego Pojezierza Kaszubskiego. Także ten temat jest jak najbardziej prawidłowy, kierunek rozwoju tutaj patrząc na walory turystyczne nie tylko tutaj tych promenad, jezior czystych, planowanych marin, plaży, to również tutaj nasze bogactwo lasów, no terenów też takich niezdegradowanych, czystych przyrodniczo. No, duży potencjał w tym temacie
widzę i naprawdę ten kierunek chyba jest najważniejszym kierunkiem rozwoju w ogóle naszej gminy. Bo żadne fabryki, nie ukrywajmy, tutaj nie powstaną. Tu jedynie w kierunku rozwoju... Koniec czasu. Dziękujemy panu za odpowiedź. Jako drugi odpowiada pan Andrzej Bystron. Proszę o uruchomienie zegara. Zaczynamy. Tajemnicą dla nikogo jest, że jesteśmy położeni bardzo ładnie i bardzo specyficznie. Wielokrotnie się powtarzało, że jesteśmy jedyną takim miastem otoczonym z każdej strony lasem, a w środku jeszcze jeziora. Moim marzeniem było i to marzenie będę realizował, bo taki mam styl działania, że od marzeń do realizacji jest jeden tylko krok. Chciałbym, aby nasze jezioro trochę wyżej położone, Mielno i jezioro Karczemne, było dla wędkarzy. Tam zarybić koniecznie i dać ludziom odpoczynek w postaci takiego wędkowania. I ta promenada byłaby uzupełnieniem, jeden drugiemu nie wchodziłby w drogę. Klasztorne Małe połączyłbym w tym sensie, połączył może lekko w atrakcyjność taką ruchową. Chodzi mi o kajaki i o taką aktywność rowerków, które tam kiedyś były przez spółdzielnie wynajmowane. Koszt wynajmu trochę uważam, że był za drugi. Uważam, że powinniśmy to trochę jakby ewaluować dla ogólnego dostępu. A klasztorne duże na żaglówki, nie duże żaglówki, jakieś jachty, tylko takich, co Lamel używa w Brodnicy Górnej. Tutaj uważam, to powinno być tutaj na miejscu. Byłoby to z łatwością dla rodziców, z łatwością dla dzieci i większa dostępność. Takie moje marzenie by było i będę to realizował. A najważniejsze jest, aby ten poziom wód w tych jeziorach był regulowany. Groble od jeziora Mielno i Karczemne, powinno być poziom wody regulowany. W tym roku działkowicze byli zalani. Ten brak poziomu regulacji tego poziomu wody powoduje, że takie kłopoty powstają i problemy finansowe dla działkowiczów. Na to uważam też trzeba spojrzeć, że tak powiem, gospodarczym okiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. I o odpowiedź na to pytanie proszę pana Mieczysława Gołuńskiego. To, co zdarzyło się na Kratowskich Jeziorach, myślę, że jest najlepszym prezentem, jakie miasto mogło otrzymać, mieszkańcy mogli otrzymać od nas wszystkich, bo to dzieło wielu rąk moich współpracowników, za to ogromnie dziękuję, bo to było naprawdę ogromne wyzwanie. Największy projekt Unii Europejskiej w Polsce dotyczący tak wielkiego akwenu i czyszczenia jezior. 1 000 000 m3 wydobyliśmy osadu, co dało możliwość do tego, aby te jeziora stały się przejrzyste, czyste i do użytku. Chcę powiedzieć, że nie tylko promenady, bo ciągle inwestujemy, budujemy kolejne etapy promenady. To, co widać, ile 10 000, set nawet ludzi, o tak może powiem, chodzi tam w każdy weekend, to świadczy o tym, jak bardzo potrzebowaliśmy takich miejsc w Kartuzach i będziemy je rozbudowywać, bo rozmawiamy z właścicielami gruntów, aby rzeczywiście przy jeziorze Karczemnym, jak i dalej przy Klasztornym Dużym, dalej kontynuować budowę kolejnych elementów promenad. To oczywiście budowa kąpieliska, która niebawem zostanie już ogłoszona. Myślę, że w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na budowę pięknego kąpieliska, które na pewno będzie piękną wizytówką całości zagospodarowania jeziora Klasztornego Dużego, jak również części gastronomicznej, gdzie będzie można z pięknego widoku podziwiać Kartuskie Jeziora, ale to również stworzenie błoni, takie, które udało nam się zakupić w ostatnim momencie czasu, jeszcze w końcówce roku, 0,5 hektara gruntu nad jeziorem Karczemnym, gdzie chcemy stworzyć kolejną część wypożyczalni sprzętu żeglarskiego, czyli tutaj głównie mówimy o kajakach. To slip, który powstanie również nad jeziorem Klasztornym Dużym dla spuszczenia żaglówek. To wiele, wiele rzeczy, które pozwoli na to, że turystyka, hotelarstwo, gastronomia w Kartuzach ma żyć. Z tego nasi mieszkańcy powinni czerpać korzyści i Kartuzy powinny być centrum nie tylko kulturalnym, ale również dziękujemy. I środowiska, i ochrony, i tego wszystkiego. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. I jako ostatni na to pytanie odpowie Andrzej Dawidowski. Proszę. Dla mnie podstawową kwestią, jeżeli chodzi o jeziora, tutaj mieszczące się w Kartuzach, tak? Dobrze zrozumiałem to pytanie? W Kartuzach jeziora? Kartuskie, dobrze. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o urbanistykę, o zaplanowanie przestrzenne, tak?
Musimy gdzieś zaplanować, mam jeszcze tereny za jeziorem klasztornym dużym w kierunku Prakowa, duże łąki, połacia, gdzie można zaplanować zabudowę pensjonatową. Jeżeli chodzi o miejsce Wyspy Łabędziej, to na pewno brakuje tam małej gastronomii, brakuje również jakiejś wypożyczalni. Tu trzeba też zaznaczyć, że część działki przyległej do Wyspy Łabędziej jest lasem, tak? Można byłoby się pokusić o park linowy w tym miejscu, o ile jest to możliwe w przepisach, tego nie wiem, ale miejsce jak najbardziej pasowałoby pod park linowy. Kolejną rzeczą trzeba tej rozbudowy infrastruktury kajakowej, łódki na wynajem jak najbardziej. Te rzeczy powinny się dziać bynajmniej przy jeziorze klasztornym dużym i karczemnym. Jeżeli chodzi o wędkowanie, to jezioro karczemne, tyle co mi się wydaje, jest słabym łowiskiem. Troszkę wędkuje, także jezioro klasztorne duże i małe jak najbardziej. Trzeba było pobudować zwyczajnie tarasy, takie tarasy dla wędkarzy, tak. Poza tym uważam, że dostęp pieszo-rowerowy, on powinien być wokół wszystkich jezior. Patrząc w kierunku nawet Prakowa, wokół był łatwy dostęp, żeby ludzie mogli z tego korzystać. Póki co zatrzymujemy się na oczyszczalni, nawet jeszcze wcześniej. No, ten temat na pewno trzeba naprawić, tak? Droga, która otacza to jezioro klasztorne duże, też do wykorzystania. Także w pierwszej kolejności trzeba to po prostu dać ludziom do użytku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zakończyliśmy pierwszą rundę pytań od dziennikarzy. Ja, zanim przejdziemy do drugiej, to chciałabym jeszcze raz Państwa prosić o atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz powstrzymanie się od głośnych komentarzy. Myślę, że będą mieli Państwo okazję rozliczyć kandydatów przy urnach wyborczych. Część druga to wzajemne pytania do kontrkandydatów. W tej części każdy z kandydatów zadaje jedno pytanie swojemu wybranemu indywidualnie oponentowi. Czas na zadanie pytania wynosi maksymalnie 30 sekund, natomiast na udzielenie odpowiedzi 90 sekund. Ewentualny czas na odniesienie się do odpowiedzi, czyli tak zwana riposta, może trwać maksymalnie 30 sekund. Wylosujmy zatem kolejność zadawania pytań w tej rundzie. Tym razem zaczynam od pana Jacka Richerta. Pan Andrzej Bystron, pan Andrzej Dawidowski i pan Mieczysław Komuński. Tak nam się pięknie ułożyło, że mamy pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Proszę o włożenie z powrotem numerków, które przydadzą nam się również potem. I zaczynamy w takim razie od pana Andrzeja Bystrona. Pytanie, proszę powiedzieć najpierw, do kogo kieruje pan pytanie, wtedy uruchomimy zegar. Będzie miał pan czas na wyrażenie treści tego pytania, po czym nastąpi odpowiedź, również uruchomimy zegar i tak samo w przypadku riposty. Ja będę wszystko kontrolować. Także proszę powiedzieć, do kogo kieruje pan pytanie. Chciałbym zadać pytanie do pana Jacka Richerta. Dobrze, uruchamiamy zegar. Proszę. Panie Jacku, w czym pan będzie lepszy od pana Gołyńskiego, a w czym może lepszy od pana Dawidowskiego? Dobrze, proszę o zatrzymanie zegaru. I ma pan 90 sekund na udzielenie odpowiedzi. Pan Jacek Richert, proszę. Panie Andrzeju, nie wiem nawet, co panu odpowiedzieć. Zatkało mnie, powiem. Tak, na pewno właśnie będę sobą i powiem tak, na pewno nie będę rozpowiadał publicznie, że proszę pana, że ja, czy pan Andrzej Dawidowski, czy pan Gołyński odbierają panu głosy. Ja głosy zbieram sam na siebie i każdy, myślę, że z kandydatów zbiera głosy na siebie. Ja będę przynajmniej uczciwy w tym, co robię i nie będę słów na wiatr i byle jakości urządzał. Także dziękuję bardzo. Rozumiem, że zatrzymujemy zegar.
Dobrze, to dziękuję bardzo. Czy jest potrzeba riposty? Myślę, że to ta treść, którą pan Jacek odpowiedział, sam sobie odpowiedział, jaka jest funkcja dzisiaj realizowana. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie jako drugi pytanie zadaje pan Andrzej Dawidowski. Do kogo pan kieruje pytanie? Tak, pytanie kieruję do obecnego włodarza, pana Mieczysława Grzegorza Gołyńskiego. Proszę o uruchomienie zegara. Czas start. Pytanie brzmi, co pan ma do zaproponowania dla młodych ludzi zamieszkujących gminę Kartuzy, niekoniecznie teren miasta, teren wsi, bardziej by mnie tu interesował. Widzimy, że polityka senioralna jest bardzo dobrze rozbudowana w gminie Kartuzy, ale ciągle brakuje mi coś dla młodych. Posłucham. Dobrze, dziękuję. Zatrzymujemy zegar i na udzielenie odpowiedzi ma teraz 90 sekund pan Mieczysław Gołuński, proszę. Na terenie miasta bardzo dużo dzieje się dla młodzieży, poczynając od sportu, od wielu, wielu dyscyplin, które mobilizują młodzież w Kartuzach. Tych dyscyplin powstaje coraz więcej i każdej dyscyplinie bardzo dobrze się przyglądam. Wspieram każdą dyscyplinę. Ostatnio znowu powstaje kilka nowych również propozycji, które spotykają się z moją aprobatą. I znajduję dla nich rozwiązania i miejsca, lokalizacji i tego, żeby rzeczywiście wspierać Kartuzy poprzez właśnie szczególnie młodzież usportowioną. Nie tylko mówimy o zdrowiu, o tym wszystkim, co jest dobre, niosące ze sobą sport, ale młodzież odrywamy od wielu, wielu różnych zajęć i zadań, które powinny oderwać się i dać szansę właśnie rozwojowi. Natomiast jest bardzo dużo sekcji również kulturalnych. Jest zespół Kaszuby, wiele zespołów tych folklorystycznych, które są tworzone przy naszych szkołach, ale również i dla młodzieży jest realizowane wiele spotkań i eventów. Też realizowane jest to, co dzisiaj daje nam kino, możliwość do tego, że bardzo ogromna ilość dzieci w ramach swoich zadań edukacyjnych i szkolnych przychodzi i korzysta również z tej sali. Ale oczywiście jest wiele zadań, które można realizować nie tylko poprzez sport, nie tylko poprzez różnego rodzaju fajne zabawy, ale stworzyliśmy możliwość dojazdu do Trójmiasta szybką koleją. Dziękujemy bardzo. Czy zaistniała potrzeba riposty? To 30 sekund, proszę, odliczamy. Chodziło mi, panie burmistrzu, bardziej, co pan ma do zaproponowania na terenach wiejskich, tak? Bo wiemy, że jest problem z dojazdem, dzieje się to gdzieś tam na wsiach. Tutaj w Kartuzach widzimy, tu jest duża propozycja, tak, dla młodzieży. No na wsiach niestety jest to słabo to wygląda. Ja bym proponował tutaj po prostu, żeby szkoły podstawowe proponowały jakieś po prostu, tam powinna być ta kuźnia talentów, tam też na wsiach, nie tylko tu w mieście. Dlatego też o tym mówię. Dobrze, koniec czasu. Nie może się już pan burmistrz do tego ustosunkować, chyba że wykorzystując swój czas na zadanie pytania, ale w tym momencie musi pan powiedzieć, do kogo pan to pytanie kieruje. Nie, chciałbym zadać tylko takie pytanie uzupełniające, bo pierwsze nie było takie. Dobrze, czyli musimy uruchomić. Do pana Richerta. Musimy uruchomić zegar, zaczynamy. Do pana Jacka Richerta. Turystyka bardzo istotna, jest pan również leśnikiem, tak jak ja z pierwszego zawodu. Lasy wkoło Kartuz. Jakie ma pan spojrzenie na to, aby wykorzystać ten potencjał? Dobrze, koniec czasu i 90 sekund na odpowiedź ma pan Jacek Richert. Czas start. Turystyka, tak wcześniej powiedziałem, jest bardzo ważnym tutaj aspektem, priorytetem wręcz bym powiedział, w rozwoju gminy. Ta turystyka polegałaby na tym, że wspierałbym tutaj firmy, które by podjęły ten temat turystyczny, agroturystyczny, również rolnictwo takie mniejsze, jak również rolnictwo ekologiczne, jak również przetwórstwo takie drobne. No, potencjał tego, że gmina
jest na terenie części, tutaj jest dużo parku krajobrazowego, 10 tysięcy hektarów, jest 6% wód na terenie gminy. To jest właśnie ten potencjał, 30% lasów. No, ja w przyszłości to będę się starał też o ograniczenie, o ile będę miał na to wpływ, wycinek wokół kartu z drzew, bo my tu mówimy o tym, że mamy wszędzie lasy, a za chwilę się okaże, że tych lasów nie będzie. No mówię, jak jest. No, ja jako leśnik nawet widzę w tym problem, ale ja mówię, tu nie będę się zawodowo wypowiadał, to wtedy będziemy działać, jak będę burmistrzem. Czasu na odpowiedź na pytanie. Dziękujemy bardzo. Czy pan Gołuński chce się do tego odnieść? Nie, dziękuję bardzo. Dobrze, to dziękujemy. I teraz zadaje pytanie pan Jacek Richert. Komu zadaje pan pytanie? Andrzejowi Bystronowi. Dobrze, proszę o 30 sekund zegar, czas start. Ja generalnie nie chciałem zadawać pytań, ale tutaj no, w kontrze zadam. No, spytam się nie ze złośliwością, tylko z szacunkiem. Panie Andrzeju, pan ma dużo konkretów związanych z takimi działaniami bardzo drogimi, że wybuduje pan obwodnicę, wybuduje pan kanalizację sanitarną, światłowód, do każdego praktycznie domu ścieżkę rowerową i tak dalej. Niech pan powie, jak zabraknie środków, skąd pan je weźmie. Dobrze, dziękujemy bardzo. 90 sekund na odpowiedź na to pytanie ma pan Andrzej Bystron. Zaczynamy. Państwo i niektórzy bliżej, niektórzy trochę dalej wiedzą, że ja nie owijam w bawełnę. Bardzo jestem wyrazisty i konkretny. I te konkrety to są po to, żeby można było mnie rozliczyć. Po to, żeby można było powiedzieć za 5 lat, gdy będę ubiegał się o reelekcję, czy zrobiłeś. I obiecuję, że je wykonam, a przynajmniej jeżeli chodzi o te plany, które się realizuje bardzo długo. Takim planem jest kanalizacja. Ona sama, projektowanie trwa kilka lat, opinia środowiskowa, etc., etc. Na pewno dokumentacja po mojej kadencji będzie gotowa. Nie, że będzie czekała na realizację, będzie gotowa do wykonywania i będzie, jak będzie tylko kolejny krok do realizowania, będzie realizowany. Jeżeli chodzi o środki, wystarczy tylko po prostu być gospodarzem. Nie wolno wydawać pieniędzy na obwodnicę kwiaciarni, na to, co jest niepotrzebne. Nie wolno wydawać, bo się rano wyspało na ulicy Piłsudskiego trasy rowerowej o odległości 350 metrów i likwidować ludziom parkingi, gdzie są im potrzebne. I tak funkcjonujemy w mieście, że tych parkingów jest bardzo mało, a się często je zabiera na kolejne inwestycje. Ja będę po prostu o to dbał i będę to patrzał i każda inwestycja będzie konsultowana. Nic nie będzie z dnia na dzień. Nie zaistnieje jakieś wydarzenie, które dotknie dwóch czy trzech mieszkańców, które nie będzie, ci mieszkańcy nie będą zorientowani w temacie i nie będą przekonani, gdy taka potrzeba Dziękuję zaistnieje. Bardzo. Dziękuję bardzo. Koniec czasu. Czy pan Jacek Richert życzy sobie tej riposty? To proszę bardzo, ma pan 30 sekund. Panie Andrzeju, reelekcja. Niech pan zostanie najpierw burmistrzem i wtedy myśli o reelekcji, ale nie, bez złośliwości. Druga rzecz, pan publicznie powiedział, gdzieś na filmiku widziałem, że da pan sobie ucho ciągnąć, jeśli pan z któregoś konkretu nie wykona. Czy pan się nie boi, że ktoś panu te uszy urwie? Koniec czasu. Będą mogli sobie to państwo wyjaśnić po debacie, natomiast teraz zakończyliśmy rundę drugą. Szanowni państwo, może taka trochę werwa w nas wstąpi, jak państwo troszkę tak zwieńczą tę rundę gromkimi oklaskami dla naszych kandydatów. Dodamy wszystkim trochę więcej energii do odpowiedzi na pytania, albowiem to już trzecia runda, właściwie ostatnia, chociaż nie ostatnia część naszej debaty, bo jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie. Natomiast w trzeciej części otrzymają państwo pytania od mieszkańców gminy Kartuzy. Także najpierw wylosujemy kolejność odpowiadania na pytania i później będę do panów podchodzić z koszyczkami, z kolorowymi karteczkami.
Ja zaczynałam w ostatniej rundzie, teraz muszę zacząć od pana Andrzeja, tak? Bo zaczynałam od pana Jacka. Państwo? Nie, był pan Jacek, teraz od pana Andrzeja. Dobrze. Proszę, ja wszystko kontrolowałam. Dobrze, zaczyna pan Andrzej. Zaraz się okaże, że będzie wszystko na odwrót. Proszę bardzo. Dobrze, sprawdzamy. Dobrze, to w takim razie zostawiam panowie sobie te numerki póki co, żebym ja nie zapomniała. A jako pierwszy będzie odpowiadał pan Mieczysław Grzegorz Gołoński. Sprawdźmy sobie, ile mają państwo czasu, o ile się nie mylę, jest to minuta. Czy jest tu gdzieś Wojtek, który mi przypomni? Tak, minuta? Dobrze. Już się przestraszyłam. Dobrze, tu jest koszyczek, jak państwo widzą, nazwisko Mieczysław Gołoński. Są to pytania skierowane do tego kandydata. I proszę o wylosowanie pytania. Jeżeli będzie ono nieczytelne lub będzie zawierało wulgarne treści, to przystąpimy ponownie do losowania. Proszę się zapoznać z tym pytaniem, a potem przekazać mi, ja przedstawię je państwu. Jeszcze chwila. Proszę nie odpowiadać. Proszę mi je przekazać. Ja je państwu odczytam. Teraz ja muszę przeczytać. To prawda. Czy po wygranych wyborach zacznie pan przestrzegać postanowień sądu w sprawie znaków drogowych i przy Wzgórzu Wolności? Czyli jeszcze raz, czy po wygranych wyborach zacznie pan przestrzegać postanowień sądu w sprawie znaków drogowych przy Wzgórzu Wolności? Proszę poczekać, a to odłożę panu to pytanie. I teraz proszę o uruchomienie zegaru. Ma pan jedną minutę. Czas, start. Proszę państwa, czy będę przestrzegał? Ja ich przestrzegam, bo sąd jest sądem i należy respektować. I chcę państwu powiedzieć, że wyrok sądu jest jednoznaczny, który stwierdził, że znaki stoją zgodnie z prawem i są postawione zgodnie z prawem. W związku z tym przestrzegam już dawno tego postanowienia sądu. Prosiłbym tylko i odsyłał tych, którzy ewentualnie napisali tą kartkę, do wyroku sądu. Z przyjemnością upublicznię go po raz kolejny. Jest wyrok, który mówi jednoznacznie, że pomimo wielu różnych spraw, które były w tej sprawie toczone, znaki stoją zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo. Dobrze, zatrzymujemy zegar. Dziękujemy. Jako drugi odpowiada pan Andrzej Bystrąd, więc sięgam po koszyczek z jego nazwiskiem. Który to będzie? Teraz zweryfikujmy. Fioletowy. Fioletowy kolor buntu, ponoć. Proszę o wylosowanie pytania i zapoznanie się z jego treścią. Dobrze, dziękuję. Co zamierza pan zrobić po wygranych wyborach? Od czego zamierza pan zacząć? Możemy już minutę, ruszamy zegar. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Przede wszystkim od rozpoczęcia, po, że tak powiem, zaprzysiężenia, chciałbym się spotkać z sołtysami i radami sołeckimi. Uważam, że tam jest duży potrzeba interwencji i wsłuchania się w głos mieszkańców. To byłby moje pierwsze tygodnie czy dni działania. Nie tylko, żeby spotkać się z tymi radnymi sołeckimi i sołtysami, ale odwiedzić każdą radę sołecką. Mamy 24 rady sołeckie i sołtysów i sołectwa poszczególne. I następnym elementem, jak to się mówi, współgrającym w tym wszystkim, utworzenie funduszu obywatelskiego, tak zwanego. Uważam, że nasze rady osiedlowe powinny powstać. Każda nasze osiedle ma bardzo jest, jak to się mówi, dynamicznie, niektóre się rozwijają, a niektóre są uśpione. Proszę spojrzeć, jak wygląda osiedle Wybickiego, jak wygląda ulica Majkowskiego, a Sambora. Tam jest przepaść pomiędzy tymi mieszkańcami i funkcjonowaniem. Koniec. Dziękuję bardzo. Czasu. Bardzo panu dziękujemy. I zmierzam do pana Jacka Richerta. Zielone karteczki, niczym zielone lasy.
Proszę bardzo, proszę o wylosowanie i zapoznanie się z treścią pytania. Proszę poczekać, teraz ja przedstawię je publiczności. Na kogo pan zagłosuje, jeśli dojdzie do drugiej tury? Proszę poczekać, zostawiam pytanie. Odkładam koszyczek na miejsce. Proszę się poważnie zastanowić. I myślę, że możemy ruszyć z liczeniem czasu. Prosta odpowiedź. To jest tajemnica. Tego się nikt nie dowie oprócz mnie. No, z całym szacunkiem dla osoby, która zadaje takie pytania. No, każdy zresztą wie, wiadomo, o co chodzi w wyborach. No, nie można deklarować, na kogo się głosuje. To jest objęte tajemnicą. No, publicznie co będę teraz opowiadał? No, no, dla mnie pytanie... Dziękujemy bardzo. I ostatnie pytanie do pana Andrzeja Dawidowskiego, niebieskie. Proszę o wylosowanie pytania i zapoznanie się z jego treścią. Dobrze, ja je przedstawię publiczności. Jakie ma pan plany wobec przedsiębiorców i ich rozwoju na terenie gminy? Proszę o odliczanie czasu. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców na terenie naszej gminy, to są generalnie małe przedsiębiorstwa. No, podatki tak czy tak płacić będą musieli. To nikogo zwalniać nie będę. Jeżeli chodzi o plany, powiem, jeżeli chodzi o przedsiębiorców w centrum miasta, na pewno jest problem z tym parkingiem dla osób, które prowadzą działalność w centrum miasta. I tu trzeba ten temat na pewno przedyskutować z nową radą, z tymi najbliższymi ludźmi, którzy będą mnie wspierać w tym samorządzie i to na pewno trzeba będzie zmienić, tak? Jeżeli chodzi o przedsiębiorców na terenie całej gminy, terenie wiejskim, no to jako samorząd to możemy tylko budować, że tak powiem, drogi łatwe do jazdy do nich, tak? Żeby też ich klienci mieli po prostu łatwy dostęp do nich. O to na pewno zadbam, tak? Większości ludziom zależy po prostu o tym, żeby po prostu było oświetlenie, była dobra droga, ciąg pieszo-rowerowy bezpieczny. I tak widzę tą gminę, tak widzę jej rozwój, także stricte dla przedsiębiorców to jest ogólne. Koniec czasu. Dziękujemy bardzo za udzielenie odpowiedzi. Teraz proszę panów o włożenie z powrotem do koszyczka numeracji. O, jeżeli mogę prosić o zagięcie, to będę bardzo wdzięczna. Oj, tak, dobra. I jeszcze pana Jacka. Przemieszam. I teraz zaczynam od pana Andrzeja Dawidowskiego, także proszę o wylosowanie. I pan Andrzej Bystron. Zobaczymy. Dobrze, już nie muszę chyba zbierać numerków, ponieważ powoli zbliżamy się do końca i teraz przedstawię państwu, co to będzie za część debaty. Tak jak wspomniałam, oczywiście chodzi o podsumowanie i teraz tak, będą mogli państwo przedstawić swoje wnioski z dzisiejszej debaty lub, jeżeli państwo wolą, po prostu wyrazić jakąś nadzieję na przyszłość lub po prostu podsumować swój program wyborczy. Także każdy z panów będzie miał minutę na udzielenie takiego podsumowania i jako pierwszy rozpocznie to podsumowanie obecny włodarz, pan Mieczysław Grzegorz Gołuński. Prosimy bardzo o odliczanie czasu. Szanowni państwo, chciałbym po pierwsze podziękować za tą minioną kadencję, bo rzeczywiście ona była wspaniała i mieszkańcy Kartuz i gminy są wspaniali i za to bardzo dziękuję, że wiele rzeczy udało nam się zrealizować. Stworzyłem wyborczy wyborców Rzeszeni dla Kaszub, który gromadzi w sobie bardzo kompetentne osoby, które są znane państwu, to są znajomi, sąsiedzi wasi, bliscy. Jest 5 sołtysów, są również radni, są lekarze, są przedsiębiorcy, osoby, które są godne zaufania. To, że przewodniczę tej również grupie jako kandydat na burmistrza, a moja praca została już w jakikolwiek sposób przez państwa zauważona. To, co zrealizowaliśmy, udało się naprawdę wiele rzeczy zrobić, z których jestem bardzo dumny, że mogliśmy naszym mieszkańcom oddać szczególnie jeziora, doprowadzić kolej,
Teraz realizujemy wiele inwestycji związanych z ochroną środowiska, budowa szkół, sal gimnastycznych. To jest bardzo ważne. Głosujcie na Komitet Wyborczy Zrzeszeni dla Kaszub. Dziękujemy bardzo. Jako drugi głos przejmuje pan Jacek Richert. Ma pan minutę na podsumowanie. Dla mnie praca w samorządzie to nie przywilej, to służba, którą jestem gotów podjąć jako burmistrz. To wielkie wyzwanie, trud oraz dużo pracy dla mieszkańców, dla nas wszystkich. Moje hasło wyborcze było: zmieniajmy razem, naszą gminę i uwierzmy, że możemy to wspólnie zrobić. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach w dniu 7 kwietnia. Zachęcam do oddania głosu na listę numer 1. Sztab wyborczy mój składał się z 2 osób. Kampanię prowadziłem tylko ja ze synem. Koniec. Tyle mogę powiedzieć. Koniec czasu, dziękujemy bardzo. I jako trzeci odpowiada pan Andrzej Bystron. Proszę. Jeżeli chodzi o to, co chciałbym wykonać i co zrobię, to wszyscy wiedzą, jeżeli chodzi o te założenia, konkrety. Moim marzeniem, jak się oczy zamknę, w tym sensie pomarzę, to chciałbym, abyśmy widzieli miasto i Wybickiego miało takie same standardy, jak część centralna naszego miasta. Aby seniorzy mogli sobie spokojnie przechodzić, wyjść z bloku i nie chodzić po stopniach, tylko mieć nasze społeczeństwo, mieć podjazdy, mieć łagodne zejścia i aby to miasto było piękne i można było przejść rowerem, przejechać z jednej części gminy na drugą część gminy. Tak chciałbym, aby to wszystkie części naszego sołectwa były połączone jako jeden organizm. Takie jest moje marzenie i to spełnię, gdy będę burmistrzem. Tylko jest jeden warunek. Państwo muszą oddać na mnie głos. Ja mogę chcieć tańczyć i śpiewać, słabo może śpiewam, tańczę trochę lepiej, ale Państwo muszą oddać głos na mnie. I tutaj proszę o to 7 kwietnia. Dziękujemy bardzo. I jako ostatni odpowiada pan Andrzej Dawidowski. Proszę. Tak. Drodzy mieszkańcy, tak jak powiedziałem na samym początku, kampanię chciałem prowadzić na miękko, tak w cudzysłowie, i tak też ją prowadzę. Nie ma złośliwości. Gdzieś tam kąśliwości, gdzieś tam po drodze może jakaś będzie. Ale ogólnie, tak jak powiedziałem, na miękko i do przodu. Mam fajny komitet wyborczy, hecz dla miasta i wsi i cieszę się z tego, że ktoś z nas po prostu wejdzie do tej rady i będzie takim głosem doradczym, dobrym głosem doradczym. Jeżeli dane mi będzie być burmistrzem, to na pewno powiem tak, jedna kadencja, ale dobra. Potem trzeba żyć swoim życiem, żeby nie przyzwyczajać się do stanowiska, ale tak bym to widział. Także stawiajcie na hecz, stawiajcie na młodość, stawiajcie na mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy zaplanowaną na dziś formułę debaty kandydatów na burmistrza gminy Kartuzy. Dziękujemy wszystkim Państwu za udział, dziękujemy kandydatom, dziękujemy publiczności. Redakcja Ekspresu Kaszubskiego z Kaszub Info oraz Kuriera Kaszubskiego dziękują dyrekcji oraz pracownikom Kartuskiego Centrum Kultury za użyczenie miejsca i umożliwienie organizacji dzisiejszego spotkania. Dziękujemy i zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania, a ja od siebie, Państwu i sobie, bo również jestem kartuzianką, więc będę głosować na któregoś z panów, to życzę, żebyśmy mieli taką właśnie wyśnioną gminę i żeby wszystko w niej funkcjonowało jak powinno. Dużo nadziei, dużo wiary na przyszłość. W nas jest moc, Szanowni Państwo, także 7 kwietnia wybieramy. Do zobaczenia.